No witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek gry They Are Billions, czyli mojego drugiego podejścia w starciu z zombiakami, z hordami zombiaków. Ostatnio niestety horda, dosyć chyba potężna horda, zrobiła ogromną dziurę w moim murze. Więc trzeba będzie się tutaj zająć odbudową, no i po raz kolejny będę musiał zwiększyć jednostki bojowe. Myślę, że pójdę w te Thanatosy, w tych Thanatosów, czy jak oni się tam nazywają, bo niestety już brakuje mi czasu, aby móc rozwijać chyba kolejne jednostki. No i przede wszystkim brakuje pieniędzy, bo cały czas stopniowo coś ulepszam, coś modyfikuję. No i nic na to nie poradzę, no pieniędzy cały czas brakuje. Nie wiem właśnie, czy zrobić tak, aby budować kopalnię, tylko że to się wiąże z utratą energii i sprzedawać maksymalizować pieniądze. Dobra, spróbujemy. Pamiętajcie tylko, aby zostawić jeszcze kciuka w górę i napisać jakiś komentarz. Możecie również zasubskrybować kanał. Zaczynamy. Pauza wyłączona, muszę tutaj odbudować to, co oni tutaj nagrandzili. Ja się tutaj mniej więcej tak obroniłem. Postawmy może też, wiecie co... Ile to kosztuje? Energia 1, żelazo 10, złoto 320. No jest to bardzo nadwyrężający mój budżet, ale spróbujemy. Postawmy sobie może jeszcze, wiecie co, po baliście. Tych wycofaj... No bardzo, bardzo się tutaj obawiam, że oni mogą nie dać rady. Tu się okaże, że tu będzie nie wiadomo jaka horda, kurde. Ale pozytywnie, cały czas do przodu. Tutaj mamy jeszcze kolejnych dwóch Thanatosów, więc teraz i tutaj wybierzemy się. O, tutaj kurde, ładnie nadwyrężyli, bardzo ładnie nadwyrężyli tutaj moją obronę. Jak wcześniej wspomniałem, spróbujmy jeszcze tutaj co nieco zaszaleć, jeśli chodzi o eksplorację i pozyskać jeszcze gdzieś tutaj jakieś surowce, aby móc sprzedawać ich nadwyżkę. Na przykład tu. Tu nawet mogę nawet ropę jeszcze postawić, ale niestety nie mam odpowiednich zasobów, by tego dokonać. Okej. No i chyba trzeba będzie jeszcze tutaj trochę nieco podbudować naszą społeczność. 668, no to jest zdecydowanie za mało. Potrzebuję więcej. Z jedzeniem 105, no nic chyba tak za bardzo nie zwołuje. Szkoda, że nie ma jakichś kolejnych jakichś jeszcze lepszych budynków, nie wiem, metalowych albo co. Bo na razie to tutaj jest, to jest maks, co mogę zrobić. Dobra, widzę, że tutaj cały czas ten... Ojejku, ale tu jest złota. Muszę koniecznie tam iść. Muszę tam. No dali, wciskaj się tam. Dobra, Thanatosy tutaj dają radę sobie ze spokojem. Kolejny już jest ze mną. Dajemy kolejnego tutaj. Odbudowujemy tutaj, co mamy odbudować. Nie, ty zostajesz. Dobra. No trzeba będzie jeszcze te chaty tutaj delikatnie zabezpieczyć. No, no przede wszystkim najważniejsze to jest ratusz. Tak, ratusz. Okej. Okay. No tego muru chyba nie przejdą, tak mi się wydaje. Weźmy tutaj się jeszcze wstępnie jakoś ochrońmy. Thank you.
No bo jeszcze tutaj będę musiał. Cholera. Coś mi się wydaje, że oni jeszcze tutaj coś zwołują. Jeszcze będą cisnąć. Dobra, zasłońmy się. No w razie W, tutaj jestem tak, no... Ojecie, tak średnio. Cały czas jeszcze potrzebuję, muszę znaleźć jakieś miejsce na jeszcze jedno osiedle. Gdzie by tutaj na przykład jeszcze wcisnąć parę domków? Attention. Building completed. No, egzekutorów też muszę jak najwięcej dać, napakować. Dziewięćdziesiątego trzeciego dnia nadchodzi kolejna horda. Ale wydaje mi się, że oni już tędy chyba nie pójdą, nie? Nie, ty stój. Ty tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że oni tutaj nie będą szli. Bo jeśli tak, no to... Cały czas mówię, że kapitulacja i cały czas mi się udaje i tak... Chciałbym, aby tak pozostało. Żebym nie musiał tutaj ponownie tej mapy robić. Bo wolałbym zrobić kolejną. Tą zakończyć i iść z kolejną. A wiem, zdaję sobie sprawę, że kolejne nie są łatwiejsze. Dobra. Thanatosy tutaj są. Nie ma już co stawiać kolejnych domów, bo nie mam farmy. Więc pozostaje mi tylko próba jakaś tutaj wciśnięcia gdzieś. O, powiedzmy tu domek. Znaczy domek letniskowy? Może być i domek letniskowy. Takie wiecie, takie tak do 10 gdzieś tam powiedzmy. O, tutaj w bardzo ładnym miejscu. W sumie tutaj była bardzo ładne miejsce na elektrownię, ale okej. Ktoś chce się gdzieś przebić, nie wiem gdzie. Mam nadzieję, że chłopaki dają radę. Dobra, dają radę. Chłopaki i dziewczyny dają radę. Ci są zabawni, nie? Jedą se na bojance. Jak gdyby nigdy nic. Tutaj jest pojedynczy mur. No nie ustępują z tego, co tam widzę. Nie wiem, czy czasem nie ma czegoś jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś skałki albo coś, ale już nie chcę się wybierać, bo został mi tutaj jeszcze mi trochę... O kurde, trochę lipowato. Ale go kurde rozniósł. Pęk. Dziękuję, dobranoc. No dobra. Kolejni Thanatosy? Jest możliwość? Nie. Wzmacniamy struktury. O, tu już nie mogę. Drewno zawsze dobre. No pozostaje tylko mi się tutaj zabudować. No co ja mogę zrobić? Liczyć na to, że się obronię. Zostało 6 wieżyczek do ulepszenia. Myślę, że to powinno zdać egzamin. 102 jeszcze mam robotników, więc warto byłoby ich gdzieś wykorzystać. Jedzenie. No, dobra, rozejrzyjmy się. Może gdzieś uda mi się jeszcze farmę wcisnąć.
Kurde, tu jest jak bum, cyk. Kurde. Złoto normalnie, złoto. To może być problem. Ale nic więcej na razie nie robię, bo zaraz nadchodzi horda. Muszę poczekać. Produkcja ropy jest niewystarczająca do utrzymania jednostki. Gdzie jest jeszcze ropa? Ale to drogie. Cholera. No tak, muszę poczekać. A ja tu sobie myślałem, żeby wiecie, tytanów sobie brać. Kurde. Ej, nie, 12 jeszcze zostało. A no tak, bo jest potrzebna ropa. Niech to szlak. Zaraz nadejdzie horda. 93 dzień! Z południa. Znowu południe. Tym razem będę gotowy. Najgroźniejszy cel. Aha, dobra, teraz idą z tej strony. Ustawimy się w ten sposób. No i pięknie. Bardzo wolno idą. Dobra, ustawmy ich tutaj, bo obawiam się, że oni będą... A nie, dobra, okej. Puf! Dobrze, że wystrzały tych Thanatosów nie niszczą murów. Kurde, co to dla nich taki drewniany mur, nie? W ogóle jak tak patrzę, to gdzieś mi uciekły pieniądze. Gdzie są moje pieniądze? Zaznaczony jest najgroźniejszy cel. Ten jak się ustawił skubany, widzicie to? Że kurde, nie ma przejścia, kurde, nie podejdę. Ja pierdzielę tej. Dobra, hordę chyba przeżyłem. Ten się tu zaciął. O! Jakieś jednostki zostały. Muszę ich tu odblokować. Sorry guys. Ale okej, dobra. Horda za mną. Wydaje mi się, że teraz już chyba zbliży się kolejna, 110 dzień, no. Czyli nadchodzi ostateczna horda, moi drodzy. Ostateczna. Wow. Czyli to jest moje ostatnie być albo nie być. Być albo nie być.
produkcja metalu, drewna, wszystkiego, nie wiem czy to sprzedaje. Niby rynek, niby jest napisane, że rynek sprzedaje wszystko, ale kurde... Oj, no tu mocno kurde nadwyrężyły. Kurde, czego ja się tutaj najbardziej obawiam? Najbardziej to się obawiam tego chyba miejsca tutaj. O, bo właśnie sobie przyszła taka randomowa hordka. They are attacking the colony defenses. Dobra, zabudowywuję się tutaj. The walls are under attack. Tutaj też powinni dać radę. Tutaj może być ciężko. Najbardziej się właśnie północ. Północ, południe, wschód, zachód. To chyba są typowo takie kierunki, które na których powinienem się skupić. Dobra, zaraz. O kur! Chciałem, przepraszam. Gdzie oni chcą się przebić? No jak, ej! Żartujesz sobie? Ej, no wy sobie faktycznie żartujecie. Chyba sobie folgują tu. Dobra, tu. They are trying to break through. 700. Jest potrzebne 700, kurde. No dobra, oni niech sobie tam zostaną. Tantaosów kolejnych tutaj rozkładam. Nie to. Tutaj bym musiał też. O, tu. Chociaż z tego co widzę, to jest tutaj ich więcej. Dużo ich tutaj. Ten tam będzie kurde żygał co chwilę teraz. A niech se żyga, kurde. Nie przeszkodzą mi w tym. Nie przeszkodzą mi w odniesieniu sukcesu. Takie kurde, takie ładne było, że o, tutaj wszędzie damy sobie tu, tam. Dupa. Wszystko brzydkie jest. Nie, dobra, ropy nie sprzedaję. Our defenses are being attacked. They are trying to break through. Dawaj, tutaj. Tu. Chaos. Mówiłem coś o niekontrolowanym chaosie, ale jednak to musi tak być. Dobra, oni cały czas sobie tutaj cisną. Dobra, niech tak będzie. Wy chyba już tutaj zostaniecie, coś mi się wydaje, wiecie? Tak was tutaj chyba zablokuję. Attack.
668 zysku. No tak jeszcze... Patrzę, gdzie mogę jeszcze ulepszyć coś. Tutaj jest wuchta egzekutorów. Mógłbym też się połasić. Aha, ja nawet nie zbadałem tej wieży. Tej oto, wieży energetycznej. Tylko teraz pytanie, czy ja zdążę. Tutaj jest potrzebny... Dobra, spróbujemy. Spróbujemy jeszcze tutaj co nieco sprzedać. Dobra. They are attacking the colony defenses. Wszędzie kurde będą palisady. Nie ma co. The walls are under attack. Skubańcy cały czas mi niszczą te moje tutaj rzeczy. Dobra, pozyskujemy to drewno. Czy nie drewno, tylko kamienie. Kamień, dużo kamienia. Tu może być problem. Tak, tu może być problem. Zobaczymy. Co ja robię, kurde? Dobra, pozostało 10 dni. 10 dni. Czy ja tam widzę energię? O, dawaj mi tą energię! Uciekaj! $600 to kosztuje. Ustawimy parę. Sprawdzimy, czy to się w ogóle sprawdzi. Ile to właściwie zabiera energii? 20. Ja pierdziele. Dobra, na osy. Odnego. Dobra, myślę, że to jest wszystko, co mogę tutaj zrobić. No ja jeszcze będę tutaj ulepszał, no i widzimy się 110 dnia. Nadchodzą. Moi drodzy, to jest próba. Próba, czy... Uda mi się. Zobaczymy. No zobaczymy. Jeszcze się upewnię, czy wszystko mam. No... Tyle co mogę, to zrobiłem. Tutaj się zabezpieczam na tyle, ile mogę.
żeby jak najbardziej ich spowolnić. Niestety nie mam żadnych tak za dużo jednostek, jeśli chodzi o wojsko, bo dużo straciłem, a skupiłem się typowo tutaj na budowie, na strukturach. Nie wiem. Pozostało 13 godzin i zaraz nadejdą hordy. Hordy, potężne hordy zombiaków. Czuję tą presję, czuję ten stres. Wszystko w moich rękach. Pytanie tylko, czy wszędzie, czy mogę jeszcze gdzieś wepchnąć jakąś balistę, jakiegoś egzekutora. No, nie wiem, naprawdę nie wiem się czego spodziewać. Tutaj się mega obudowałem, tutaj też. To mogę jeszcze ulepszyć. Niestety nie mam tyle zasobów. Nie, to jest tu. Dobra, próbujemy. Cała wiara idzie w Thanatosów. Dobra, nadchodzą. Trzymajcie kciuki. Najgorsze to będą właśnie te skubańce latające. Właśnie te wiedźmy, cholery jedne. Thanatosy, dajcie radę, dajcie radę, proszę was. Skaczą tu. Dobra. Tu jest spokój. Tu może być ciężko. Tu może być ciężko, tu też. Cholera. Tu jest okej. Chłopaki, wracamy tu, 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 tu. Tu będzie problem. Tu już czuję, że będzie problem. Zabudowujemy się. Już. Nie wiem, czy coś pominąłem, cholera. Jest dobrze. Jest dobrze. O, tu jest ciasno. Tu jest bardzo ciasno. Tutaj też powinienem dać radę. Thanatosi. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, bez tutaj ekscytacji. Najpierw trzeba się pozbyć ich, potem zobaczymy co dalej. Dobrze, dobrze, odbudowujemy struktury, dwie hordy, wschód, zachód zostały opanowane. Jest. Odparłem ich. Chociaż... Jest. Fantastycznie. Chłopaki, wiecie co z nimi zrobić. Wykańczamy ich. Zobaczmy teraz, jak wygląda mniej więcej mapa. No. Jest okej. No pozostaje teraz tylko się pozbyć wszystkich zombiaków. No tutaj widzę, że nieźle poszło. Thanatosy jednak się spisały. Tak. Pokusiłbym się o coś takiego jak zniszczenie struktur, żeby odblokować osiągnięcie tego. Teraz nie pamiętam, czy ja to osiągnięcie mam, czy nie mam. Nie chcę ryzykować, nie chcę dać klapy tutaj na sam koniec. Ale moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Dzięki wielkie, że trzymaliście kciuki. Dałem radę. Uff, honor
odratowany. Co prawda, no wiadomo, na niższym poziomie trudności, ale jest odbity. No tutaj, no widać, że trochę tutaj nabroiły. Jednak Thanatosi to są jednak Thanatosi. I jednak, pomimo tego, że miałem mało żołnierzy, to dałem radę. Nie wyobrażam sobie osiągnięcia bez żołnierzy, bez werbowania jednostek, czyli albo samimi balistami. Ja pierdzielę, ty wyobrażacie to sobie? Same balisty? Jeszcze idą do jakichś ostatnich jednostek. Hejo! I? Jest! Mamy to. Gratulacje, udało ci się przeżyć. Twoja kolonia przetrwała 112 dni. Fantastycznie. Czuję ten zew zwycięstwa. Pierwszy raz. W porządku, moi drodzy. Ja się tutaj z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Wielkie dzięki za wsparcie. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę, napisać komentarz i zasubskrybować kanał, bo już niedługo kolejne mapy. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć.